To pierwszy odcinek z cyklu podcastów o Iwonie Wieczorek. Zdaję sobie sprawę, że na YouTube znajdziecie już wiele materiałów na temat zaginięcia Iwony, które zresztą ja sama również znam, natomiast zdecydowałam się przygotować tę serię jako pewien sposób podsumowania wszystkiego, co wiemy na temat tej sprawy. Zatem zapraszam do wysłuchania odcinka pierwszego, który przedstawia Dzień zaginięcia Iwony oraz pierwsze poszukiwania. W historii Iwony Wieczorek nie brałbym przypadkowego sprawcy pod uwagę. Można zakładać, że ta osoba przewija się w aktach sprawy. Marek Dyjarz, był dyrektor biura kryminalnego komendy głównej policji. Dla Iwony lato 2010 roku miało być szczególne. Po napisaniu matury cieszyła się nadchodzącymi najdłuższymi tak naprawdę wakacjami w swoim życiu. Nie planowała na razie podjęcia pracy, a wkrótce miała również wyjechać na wakacje. W międzyczasie zakończyła swój związek z Patrykiem G. Kilka tygodni później jej przyjaciele zaproponowali wspólne wyjście do jednego z klubów w Sobocie, Dream Clubu, które no w tamtym czasie stanowił takie centrum nocnego życia Trójmiasta. Jak wskazuje mama Iwony, dziewczyna była bardzo podekscytowana tymi planami. Ona zazwyczaj w wakacje... Sypiała dość długo, natomiast tego dnia już około godziny dziewiątej rano wyszła wraz z mamą do pracy, do prowadzonego przez nią salonu fryzjerskiego, żeby przygotować się na wieczór. Chodzi tutaj o włosy, paznokcie i tak dalej. I ta ekscytacja wynikała prawdopodobnie z faktu, że Iwona jeszcze nigdy wcześniej nie była w tym klubie, a słyszała na jego temat bardzo dobre opinie. Tej nocy Iwona miała nie wracać do swojego mieszkania, tylko nocować u swojej przyjaciółki Adri, która zresztą mieszka na tym samym osiedlu, ich mieszkania były bardzo blisko siebie. Mama Iwony wielokrotnie podkreślała, że nie było to nic dziwnego, bardzo często dziewczyny właśnie tak robiły po imprezach, że wspólnie nocowały u jednej z nich. Zanim jednak wszyscy znajomi dotarli do Dream Clubu, uważanego za bardzo zresztą ekskluzywne miejsce, Iwona wraz z Adrią i trzema kolegami, czyli Pawłem P., Adrianem S. i Markiem O., o godzinie około 22.30 wyjeżdżają z domu. O godzinie 22.59 znajdują się w żabce na Alei Niepodległości, co potwierdza nam również monitoring. Kupili tam około 2 litrów alkoholu. Była tu whisky oraz wódka. Prosto ze sklepu pojechali na działkę letniskową babci Pawła, która znajdowała się przy ulicy Reja w Sopocie. Paweł zostawił tam swoich znajomych, natomiast sam wybrał się odstawić samochód do babci, u której zresztą miał nocować tej nocy, i wziąć od niej klucze do działki. Wrócił więc po około 15 minutach. Wszyscy zaczęli oczywiście spożywać alkohol, rozmawiać, no najprawdopodobniej pojechali na tę działkę, żeby zrobić sobie tak zwany bifor, czyli po prostu napić się alkoholu jeszcze przed dotarciem do klubu. Młodzi ludzie zazwyczaj tak robią, żeby nieco zaoszczędzić, po prostu nie przepłacać za alkohol i inne napoje w klubach. O godzinie 23.48 Iwona wysłała smsa do Katarzyny P., również swojej znajomej, o treści jestem pijana. O północy wszyscy wspólnie opuścili działkę i udali się na postój taksówek przy Alei Niepodległości. No oczywiście każdy z nich pił, zresztą nie mieli również przy sobie już żadnego samochodu, więc musieli się udać do centrum Sopotu właśnie jakimś środkiem transportu. I właśnie stamtąd pojechali taksówką pod lokal Mandarynka, zlokalizowane na ulicy Bema. Tam jednak nie zabawili długo. Nie wiemy, czy tam impreza im się nie podobała, czy czy stwierdzili, że już po prostu czas, żeby ruszyć do Dream Clubu, doszli tam pierwszo około godziny pierwszej byli już na miejscu. Ten Dream Club jest zlokalizowany, to znaczy był zlokalizowany w Krzywym Domku na Mąciaku w Sopocie. No Jest to miejsce wręcz kultowe w kontekście imprez i spotkań młodych ludzi w Sopocie. Adria podczas składania zeznań utrzymywała, że w klubie dziewczyny nie piły w ogóle alkoholu, Natomiast zgodnie z twierdzeniem Adriana S, dziewczyny wypiły razem jedno piwo, prawdopodobnie na pół. Dodatkowo Iwona piła również sok ze szklanki Pawła. Jednakże wyraźnie Iwona nie była zainteresowana zabawą, natomiast samo zachowanie Pawła sprawiało jej frustrację. I tutaj możemy się tylko domyślać o co chodzi, czy po prostu Paweł robił sobie jakieś głupie żarty, czy ją zaczepiał, czy po prostu miała dosyć jego obecności. Zatem sama impreza w Dream klubie nie do końca dobrze przebiega dla Iwony. Okazuje się, że między nią a znajomymi występuje pewien zgrzyt. O godzinie 1.02 Iwona otrzymuje wiadomość tekstową o swojej koleżanki Magdaleny T., która informuje, że jej były chłopak, czyli Patryk G., jest obecny w lokalu Banana Beach w Litkowie w towarzystwie pewnych dziewczyn. Niektóre źródła wskazują, że była mowa o dwóch dziewczynach. No to zapewne jeszcze bardziej zdenerwowało Iwonę. Co prawda rozstali się jakiś czas wcześniej, ale na pewno była to osoba dla niej bardzo ważna. Około godziny drugiej Marek on zdecydował się przenieść imprezę do klubu Atelier. Wtedy też Iwona wychodzi z nim na zewnątrz, rozmawiają, skarży mu się na Pawła i mówi, że ona już chyba nie ma ochoty dalej imprezować i co wrócić do domu. Pomimo tego Marek prawdopodobnie namówił ją, żeby wróciła z nim do środka, do Dream Clubu i właśnie tak się dzieje. Pewnych informacji na ten temat udziela pani Stefania W. Jest to kobieta sprzedająca kwiaty właśnie na Mąciaku, naprzeciwko Dream Clubu i tutaj sobie pozwolę zacytować jej wypowiedź. Około trzeciej w nocy byłam pod krzywym domkiem. Zaobserwowałam, jak wyszła z niego grupa osób. Wśród nich była znana mi ze zdjęć prezentowanych w mediach Iwona Wieczorek. Oni rozmawiali ze sobą. W pobliżu tej grupy zauważyłam stojących trzech mężczyzn. Widać było, że on pożąda Iwony. Intensywnie wpatrywał się w nią, ale nie słyszałam, aby się do niej odezwał. Ten mężczyzna według mnie zachowywał się dziwnie i może mieć związek z zaginięciem Iwony Wieczorek. Jak go zobaczyłam, to sama się przestraszyłam. Był w wieku około 30-40 lat. Wzrostu około 180 cm, szczupłej budowy ciała. Cera miał bardzo bladą, włosy krótkie, jasne. Miał wystające kości policzkowe i charakterystyczną mimikę twarzy. Przez skórę widziałam, jak poruszają się jego ścięgna i mięśnie. Ubrany był na jasno. O godzinie 2:50 ponownie Iwona opuściła lokal, a za nią wyszła reszta towarzystwa. Przed klubem doszło do kolejnej ostrej wymiany zdań, właśnie między Iwoną a Pawłem. I kolejny raz pojawia nam się tutaj zeznanie tej kwieciarki. Cytuję: Widziałam także moment, jak Iwona Wieczorek po jakimś czasie ponownie wyszła z Krzywego Domku z grupą swoich znajomych. Nie widziałam wtedy po raz drugi tego mężczyzny, którego rysopis wcześniej podałam. Wówczas Iwona Wieczorek sprzeczała się z kimś. Następnie odeszła od tej grupy i poszła sama ulicą, ale nie wiem gdzie. Z kolei Paweł w swoich zeznaniach relacjonuje to w następujący sposób trzymałem ją za rękę i prosiłem żeby nie odchodziła wybiegłem za nią z dyskoteki wokół było pełno ludzi zaczęła się szarpać grozić że będzie krzyczeć nie chciałem robić scen gdybym wiedział jak to się skończy nigdy bym jej nie puścił wtedy też iwona oddala się od znajomych i rusza w stronę domu paweł próbował ją zatrzymać ale jego próby nie przyniosły żadnego sukcesu nie mogła wrócić w żaden inny sposób nie miała przy sobie żadnych pieniędzy Dlatego też nie mogła po prostu wziąć sobie taksówki. Powrót, pierwsza, to była jedyna możliwa opcja o tej godzinie. Na początku trasy Iwony, zarejestrowanej przez kamerę przy ulicy Grunwaldzkiej w Sopocie, widoczne jest, jak Iwona idzie boso, w ręku trzyma szpilki. Warto zaznaczyć, że były to buty jej mamy, które Iwona wzięła zupełnie bez pytania. O godzinie 3.08 Iwona kieruje się w stronę morza. Następnie przechodzi na drugą stronę ulicy i zatrzymuje się na około 20 minut obok chińskiego hotelu. Iwona odrzuca połączenia od Adri, ale chwilę później wysyła jej SMS-a, w którym podaje swoją dokładną lokalizację. Była już przy drugim wejściu na plażę, odliczając od Sobockiego Molo. Lokalizację wysłała prawdopodobnie dlatego, że chciała, żeby po prostu Adria do niej przyszła albo zabrała ją po drodze taksówką. Żeby razem pokonały tę trasę. Natomiast mimo że spędziła tam około 20 minut, no nie doczekała się nikogo. W momencie, kiedy Adria dostała tę informację, to już była w taksówce, natomiast pozostali uczestnicy tej wspólnej imprezy, zostali podwiezieni do domów przez znajomego, a przynajmniej tak zeznawali. W końcu udało im się porozmawiać telefonicznie, mam na myśli Adrię i Iwonę. Adria powiedziała, że zostawi Iwonie torebkę na swoim balkonie, na parterze. One mieszkały bardzo blisko siebie i w przeszłości też robiły właśnie takie transfery, że kiedy Iwona wracała po Adri, a miała u niej swoje jakieś prywatne rzeczy, na przykład torebkę. To Adria wystawiała te rzeczy na balkon i Iwona po prostu po drodze do domu sobie to zabierała. No, Iwona zdecydowała, że musi ruszać po prostu, bo nie ma na to czekać, Adria jej nie zabierze, wszyscy są już w domach, albo w trasie do domu. Iwona rozpoczyna spokojny marsz, idzie w stronę granicy z Gdańskiem, następnie kontynuuje w kierunku parku Regana. W międzyczasie wysyła również wiadomości tekstowe do swoich znajomych, jednak w pewnym momencie jej telefon się rozładowuje. I jedna z tych wiadomości wysłanych właśnie do Adri brzmiała – o główno mnie zaczepiają – do dziś nie wiemy do kogo mogły nawiązywać te słowa. Nie widzimy na żadnym nagraniu z kamer, aby ktoś szedł z Iwoną, rozmawiał czy zaczepiał ją. Iwona o godzinie 3.47 wysyła jeszcze smsa do swojego kolegi Kamila o treści, zadzwoń proszę. Po czym otrzymuje odpowiedź, a co się stało pijaku? Po pewnym czasie, dokładnie o godzinie 3.49, bateria w jej telefonie się rozładowuje. O czwartej 4.12 kamera zarejestrowuje Iwonę w Gdańsku-Jelitkowie i, i właśnie to tam jest widziana po raz ostatni przy wyjściu na plażę nr 63. I właśnie to miejsce stało się punktem końcowym historii. Od jej domu dzieliło ją zaledwie 2,5 kilometra, natomiast nigdy tam nie dotarła. Na ostatnim nagraniu z kamery właśnie przy tym zejściu na plażę widoczny jest również mężczyzna z ręcznikiem, tak przewieszonym na ramieniu, który idzie za Iwoną. Katarzyna P, koleżanka Iwony, cytuje: „Jeżeli chodzi o drogę, którą mogła wybrać, to myślę, że odbiła od ulicy przez park Regana. Często tam chodziłyśmy. Nie widzę powodu, żeby miała iść aż do Mola w Brzeźnie. Przez park jest prosta droga.” Jakieś 200 metrów i wychodzi praktycznie na swój dom. Zatem Adria wraca sama do mieszkania, wystawia rzeczy Iwony na balkon. Z kolei, mama Iwony rano, jak co dzień, wstaje do pracy i zauważa, że w mieszkaniu nie ma jej nowych butów. Od razu orientuje się, że to właśnie Iwona założyła je bez pytania na imprezę ubiegłej nocy. No, trochę się tym zdenerwowała, ale wychodzi do pracy. Około godziny ósmej przyjaciółka Iwony Kasia dzwoni na telefon stacjonarny w domu Iwony. Odbiera jej ojczym i odpowiada, że Iwony nie ma w domu. Ma spać u Adri i pewnie tam jest. Co ciekawe, Kasia informuje, że pyta o Iwonę, dlatego że były omówione na turniej siatkówki od rana. I to już wydaje się dziwne ojczymowi Iwony, ponieważ dziewczyna miała w zwyczaju no, dość długo odsypiać te imprezy. I raczej nie umówiłaby się z nikim od rana, tym bardziej, żeby grać w siatkówkę. Przenosimy się teraz do salonu fryzjerskiego pani Iwony Kindy, czyli właśnie mamy zaginionej. W godzinach popołudniowych przychodzą do niej znajomi Iwony i pytają, czy wie, gdzie jest dziewczyna. Mama odpowiada, że tak, no Iwona śpi u Adri, ponieważ właśnie tam miała zostać po wczorajszej imprezie. I tutaj po raz pierwszy pani Iwona Kinda. Dowiaduje się, że jej córki nie ma ani w domu, ani u Adri i właściwie nikt nie wie, gdzie jest Iwona, a jej telefon nie odpowiada. Pani Iwona po kilku godzinach poszukiwań, czyli przepytania znajomych, rodziny, sprawdzenia dokładnie w domu, próby dodzwonienia się do Iwony, decyduje się zgłosić zaginięcie na policję. Oczywiście, jak kiedyś w przypadku wielu zaginięć, Słowa pani Iwony zostają absolutnie zlekceważone. Policjant od razu prowadzi narrację o nastolatkach, którzy imprezują i wracają nawet po kilku dniach do domu. Natomiast pani Iwona dobrze wie, że coś złego się stało, ponieważ jej córka nigdy by się tak nie zachowała. Zawsze informowała, gdzie jest, czy nawet, że się spóźni godzinę z powrotem do domu. No niestety wszystkie te słowa są absolutnie lekceważone przez policję która w ogóle, w ogóle każe mamie Iwony sprawdzić wszystkich znajomych, rodzinę, ale to wszystko oczywiście było już zrobione wcześniej. Finalnie dochodzą do jakiegoś porozumienia i spisują protokół dotyczący zaginięcia. Mama Iwony wraca do mieszkania, spotkać się ze swoją najbliższą rodziną, ze swoimi siostrami, aby zdecydować, co robić dalej. Kolejnego dnia, około południa, do mieszkania Iwony przychodzi Paweł i Kasia. I oferują oni mamie Iwony pomoc w poszukiwaniu. Zostają ponownie zapytani przez mamę Iwony o kłótnię poprzedniej nocy, no i powód, dlaczego Iwona zdecydowała się sama wracać do domu. Oczywiście mama Iwony nie uzyskuje żadnej odpowiedzi. Młodzież tutaj wykręca się niepamięcią, podkreśla, że absolutnie nic negatywnego, nic złego się między nimi nie wydarzyło oprócz małej sprzeczki, i to było w ogóle tak nieistotne, że oni nie pamiętają nawet o co chodziło. I tutaj warto przytoczyć słowa byłego dyrektora biura kryminalnego Komendy Głównej Policji, czyli właśnie pana Marka, o którym już mówiłam i którego słowa i temat będę poruszała kilkukrotnie we wszystkich tych podcastach odnoszących się do Iwony. Podzielił się on swoimi przemyśleniami właśnie na temat samego postępowania śledczego w pierwszych tygodniach po zaginięciu Iwony i od samego początku uważał, że konieczne jest dokładne zbadanie znajomych Iwony oraz ich roli. W wydarzeniach zarówno tych poprzedzających, jak i następujących po jej zaginięciu podkreślał, że każda z tych osób powinna być dokładnie prześwietlona i zaznaczył też, że zgodnie z informacjami, jakie on posiada, Paweł P, czyli osoba no jeden z głównych podejrzanych, posiada alibi na czas zniknięcia Iwony. Inspektor wyraził też swoje przekonanie, że zeznania, jakie składali znajomi Iwony, tuż po jej zaginięciu, mówimy o tych pierwszych zeznaniach, ale też zresztą późniejszych, bardzo często nie zgadzały się z rzeczywistością. I wskazywał też, że szczególnie dziwne zachowanie w jego opinii dotyczy Patryka G., czyli właśnie byłego chłopaka, byłej miłości Iwony. Podczas przesłuchań właśnie według relacji inspektora Dyjasza Paweł wydaje się być bardzo spokojny i obojętny, natomiast Patryk sprawia wrażenie, jakby ukrywał coś istotnego i był taki bardziej spięty. W swoich wypowiedziach inspektor Dyjasz nawet stwierdził, że jest przekonany, że Iwona Wieczorek znała swojego zabójcę. Istotne wydaje się poruszenie tematu wszystkich osób, które zaangażowały się w poszukiwania Iwony w pierwszych miesiącach, a następnie też latach po zaginięciu. I pierwszą taką osobą jest pan Krzysztof Jackowski, Jasnowic. I bez względu na to, czy wy jako słuchacze podchodzicie do postaci pana Krzysztofa, sceptycznie czy też nie. Ja tutaj nie mam zamiaru wydawać osądu, a chcę przedstawić wszystkie elementy tej sprawy, dlatego uważam, że poruszenie tematu pana Krzysztofa jest potrzebne. Iwona Wieczorek-Kinda, czyli jak już wiemy, mama zaginionej, sama zgłosiła się do Krzysztofa Jackowskiego. Są też w różnych źródłach wzmianki, że zrobiła to przez Pawła lub z pomocą Pawła, natomiast sam pan Krzysztof relacjonuje to w następujący sposób. W niedzielę tuż po zaginięciu przyjechała do mnie mama zaginionej w towarzystwie innego mężczyzny, która przyniosła mi rzeczy Iwony Wieczorek. Były to dwie bluzki i zdjęcie. I w swojej pierwszej wizji, jakiej doznał pan Jackowski, wskazał, że Iwona żyje i znajduje się gdzieś w pobliżu altany ogrodowej, przy której ma być ciek wodny, z kolei przy, której, przy którym znajdują się jakieś elementy betonowe o kształcie prostokątnym wypełnione wodą. Wtedy po kilku, od tej, po kilku dniach od tej pierwszej wizji pojawia się ponownie na deptaku i otrzymuje kolejną rzecz, która należała do Iwony. Wtedy doznaje kolejnej wizji. Cytuję. Wtedy miałem kolejne doznanie, z którego wynikało, że Iwona Wieczorek nie żyje. Trzecia wiza, o jakiej wiemy, miała się wydarzyć już przed kamerą Polsatu, a nie bez świadków latem właśnie 2010 roku po zaginięciu Iwony podczas jednego z odcinków programu Interwencja. Widzimy na tym nagraniu, jak pan Krzysztof Jackowski wącha w nim białą koszulkę dziewczyny, zamyka oczy, następnie bazgrze coś w zeszycie i zaczyna mówić o krzewach w nieregularnych kształtach. Obok niego stoi obserwujący go mężczyzna, który mówi mu, że tutaj są takie krzewy. Jackowski od razu zrywa się, z krzesła biegnie w stronę wyjścia z plaży, biega po tych krzakach, gestykuluje, każe kopać w tym miejscu. Natomiast no jak wiemy, nic się nie potwierdziło, nic tam nie znaleziono i tak dalej. Pani Iwona Kinta w następujący sposób komentuje zachowanie Krzysztofa Jackowskiego. Raz mówił, że nie żyje, potem wskazywał, że przebywa w wiastrzębie i górze. Innym razem, że jest porwana w rewalu. Nic się kupy nie trzymało. Po latach, już w rozmowie z Januszem Szostakiem, Jackowski stwierdził, że nie chce już w ogóle wypowiadać się w sprawie Iwony Wieczorek, ponieważ matka zaginionej źle go postrzega. Podkreślił również, że za każdym razem angażował się w tę sprawę na własny koszt, z dobrego serca. No tak właśnie, ja myślę, że wszyscy, znaczy każdy Jasnowic, pewnie bierze jako, jakieś tam wynagrodzenie za to, że angażuje się w sprawę. Dlatego też może wydawało się to istotne dla Krzysztofa, żeby podkreślił, że robił to za darmo. I też musimy tutaj wskazać, że Jackowski nie był jedynym jasnowidzem, który brał udział w poszukiwaniach Iwony, natomiast jedynym, który brał udział w tych poszukiwaniach na prośbę mamy. Osobno do mamy zaginionej i policjantów, zresztą też prowadzących śledztwo, przez lata zgłaszali się wróżbici z całego kraju, którzy twierdzili, że wiedzą, gdzie jest Iwona. Natomiast no, najprawdopodobniej nie dało to żadnych wskazówek. Drugą osobą z zewnątrz, która bardzo medialnie zaangażowała się w poszukiwania Iwony, był pan Krzysztof Rutkowski, któremu, którego raczej nikomu nie muszę przedstawiać. Jak twierdzi sam pan Rutkowski, my włączyliśmy się w poszukiwania na około trzy dni po zaginięciu Iwony wieczorek. Dwa dni po otrzymaniu informacji byliśmy już na miejscu w Sopocie. Kilka źródeł wskazuje, że pierwsze działanie byłego już detektywa, to należy również podkreślić, polegało na zabraniu komputera Iwony w celu jego zbadania. Następnie miało zostać poproszony przez policję o zwrot tego komputera, natomiast informacje z tego, co udało mi się ustalić, nie są do końca potwierdzone. W ogóle, jeżeli to jest prawdą, a mówię, że nie jestem tego pewna, to byłoby to wręcz kuriozalne, że detektyw przed policją zabiera sobie komputer. Zaginionej, w ogóle, której szuka cały kraj. No, nie, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić nawet. W dniu 3 sierpnia, zgodnie z informacją, która jest zawarta w dzienniku bałtyckim, Rudkowski twierdził, że natrafił na mężczyznę, który podążał za Iwoną i miał przy sobie ręcznik. Czyli, że po prostu znalazł i rozpoznał tego słynnego pana ręcznika, który jest widoczny na ostatnim nagraniu, które przedstawia. Iwone z monitoringu właśnie koło parku Regana. I detektyw wyrażał pewność co do tożsamości mężczyzny, wydawał się, że w ogóle nie ma wątpliwości. Powiedział, że dzień wcześniej, około godziny piętnastej, odnalazł tego mężczyznę w stanie nietrzeźwości, bez butów na ławce, która znajdowała się w alejce pomiędzy Jelitkowskim Dworem a Pasem Nadmorskim, powiedział, że jest to osoba bezdomna, która posiada swoje schronienie, no, miejsce bytowania, niedaleko Jelitkowskiego dworu oraz mieszka tam z jeszcze jedną osobą. Jednak później okazało się, że to w ogóle nie była ta sama osoba, o której mówił Rutkowski i że nie ma ona w ogóle nic wspólnego z panem ręcznikiem. Kilkanaście dni później, czyli 14 sierpnia tego samego roku, mówimy o roku zaginięcia Iwony, czyli 2010, Rutkowski organizuje tzw. Marsz Poszukiwania Iwony, Bierze w nim udział około 200 osób. Twierdzi on, że na pewno w tym marszu weźmie udział osoba, która odpowiada za zaginięcie Iwony. Cztery dni później, czyli 18 sierpnia 2010 roku, dziennik bałtycki relacjonuje, że Rudkowski przebywa aktualnie w Sztokholmie, ponieważ skontaktował się z nim świadek, który ma coś ważnego do powiedzenia w sprawie Iwony. Osoba ta podobno twierdziła, że jest świadkiem tego co działo się rano przy zajściu numer 63, właśnie gdzie po raz ostatni monitoring uchwycił Iwonę. Natomiast sam Rutkowski wtedy powiedział, że on nie może na razie przekazać żadnych dodatkowych informacji dla dobra śledztwa. 19 sierpnia, czyli już dzień później, z kolei Super Express publikuje oświadczenie właśnie Krzysztofa Rutkowskiego w którym ten stwierdza, że jest niemal pewien, że Iwona nie żyje. A według jego ustaleń została ona porwana, wciągnięta siłą do samochodu tamtej nocy i mówi również, że w Szwecji trafił na bardzo istotny trop w tej sprawie. 20 sierpnia 2010 roku Rudkowski mówi, że sprawca związany z zaginięciem Iwony Wieczorek jest w zasięgu jego ręki, natomiast ponownie nie jest w stanie ujawnić żadnych dodatkowych szczegółów na ten temat. Pół roku później, czyli w styczniu 2011 roku, na konferencji prasowej, Krzysztof Rutkowski kieruje swoje podejrzenia na osobę znaną jako Szczacha. Jest to taka ksywa. Jest to 24-latek, znaczy był to 24-latek z okolic Radziejowa w Kujawsko-Pomorskim, który wcześniej studiował w Trójmieście. I według Rutkowskiego, to właśnie on miał wyznać pewnemu mężczyźnie na festiwalu w Ostrudzie, że wspólnie z innymi dwoma kolegami. Uprowadzili oraz wykorzystali dziewczynę w Gdańsku i miało chodzić o bardzo medialną sprawę, o dziewczynę, której szuka cała Polska. Natomiast sam Szczacha nie ma możliwości obrony, ponieważ nie żyje. 3 stycznia 2011 roku odbiera sobie życie w wynajmowanym mieszkaniu w Trójmieście. Rutkowski informuje dziennikarzy i sugeruje, że warto byłoby zbadać, czy to odebranie sobie ży życia przez tą osobę nie było skutkiem jakiegoś wpływu z zewnątrz, ponieważ nie istniał wyraźny powód jakby w przypadku tej osoby, żeby odebrać sobie życie. Wskazał też na możliwość gryzienia sumienia u chłopaka i podkreślił, że jest to najbardziej prawdopodobny trop. Dodatkowo Rudkowski wspomniał o potrzebie sprawdzania bilingów telefonicznych tego mężczyzny z okresu zaginięcia Iwony. Oczywiście wykonano dokładne badania i okazało się, że młody mężczyzna przebywał w zupełnie innym miejscu, 235 km od miejsca zaginięcia Iwony. Chodzi mi oczywiście o noc zaginięcia. W listach pożegnalnych, które zostawił, nie wspomniał również o żadnym związku z Iwoną ani o żadnym, żadnych wyrzutach sumienia, które rzekomo miał mieć. Rok później, czyli w 2012, Krzysztof Rustkowski zostaje przesłuchiwany przez policję i wyjaśnia, że ta sprawa z rzekomym świadkiem w Sztokholmie się nie wydarzyła, że było to po prostu kłamstwo. W 2013 roku media donoszą o kontakcie gangstera z Rótkowskim, który miał dość wiarygodnie przedstawić pewne informacje dotyczące zaginięcia Iwiony miał rzekomo potwierdzić podejrzenia, że dziewczyna padła przypadkową ofiarą bandytów, których wcześniej zupełnie nie znała, i twierdził też, że jej ciało zostało bardzo dobrze ukryte. W odpowiedzi na te doniesienia, część dziennikarzy rozpoczęła oczywiście dodawać krzykliwe nagłówki w tytułach prasowych, twierdząc, że jest to moment przełomowy w sprawie, natomiast ponownie okazało się, że nic z tego nie było prawdą, było tylko i wyłącznie medialnym szumem, no niestety wywołanym przez pana Krzysztofa Rutkowskiego. Policjanci postanowili również wezwać y, byłego detektywa Rutkowskiego na przesłuchanie i po zakończeniu przesłuchania opublikowali komunikat na stronie głównej policji. Właśnie w tym komunikacie napisano, że rzekome nowe ustalenia w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek, które pojawiają się w mediach, znacznie utrudniają pracę policji. Skupiają one siły i środki na czynnościach, które nie przynoszą efektów i nie mają faktycznego związku ze zdarzeniem. Takim przykładem jest publikacja na temat rzekomego zabójstwa Iwony przez grupę przestępczą. W maju 2020 roku Krzysztof Rutkowski poinformował dziennikarzy, że skontaktował się z więźniem z Płotka, który twierdził, że uczestniczył w zakopaniu zwłok Iwony Kołowej Herowa. Według relacji tego więźnia, bandyci rzekomo zakopali ciało dziewczyny w granatowym worku. Rutkowski oczywiście od razu zapowiedział rozpoczęcie poszukiwań w tym miejscu. Natomiast ani on, ani policja no nie odnaleźli ciała Iwony pod Wejherowem. Dopowiem jeszcze, że nie odnaleźli tam żadnej wskazówki dotyczącej tej sprawy. W maju 2021 roku Krzysztof Rutkowski przyjeżdża do Gdańska. Wraz ze swoją małżonką oraz kilkoma współpracownikami, razem udają się na plażę w Gdańsku, gdzie odnajdują dwa noże, rajstopy i fragment takiej koszuli, ubrania. Można sobie sprawdzić te nagrania w ogóle z tej akcji. Są też zamieszczone w internecie. Znalezione przedmioty zostają przekazane policji celem analizy. Od razu w mediach prowadzona jest taka narracja, że to jest kolejny przełom w sprawie Iwony wieczorek. Zresztą, jak sobie sprawdzicie nagłówki z tej właśnie akcji, to dosłownie tak one brzmią. W tym znalezisku jednak pojawia się wiele nieścisłości. Iwona nie miała na sobie rajstopu w nocy swojego zaginięcia. Ponadto noże nie były tak starannie zakopane w piasku i leżały, musiałyby po prostu leżeć pod gołym niebem przez 11 lat i ulec jakby większemu zniszczeniu niż były rzeczywiście. Co więcej, ta koszula nie do końca przypominała tę koszulę, którą Iwona miała na sobie, mam na myśli tę bluzkę. Była ona podobna tylko ze względu na to, że miała też paski. No i słuchajcie, mimo tych wątpliwości, temat ten stał się głównym punktem zainteresowania wielu mediów. Tak jak mówiłam, niektóre z nich pisały o Nowym Tropie, inne też o szokującym znalezisku. Detektyw Rutkowski w konsekwencji tego wydarzenia zorganizował konferencję prasową, na której ogłosił, że były więzień naprowadził go na te przedmioty. Od jakiegoś czasu też już jesteśmy aktualnie, co się dzieje, od jakiegoś czasu pojawiają się nieoficjalne doniesienia, że wielu śledczych jest zaniepokojonych działaniami pana Krzysztofa w tej sprawie i wręcz rozważa wniesienie przeciwko niemu zarzutów karnych, takich jak utrudnianie śledztwa. Natomiast, no, troszkę trudno jest doszukiwać się przestępstwa w jego działaniach szczególnie w takich działaniach jak konferencje prasowe czy akcje poszukiwawcze, jak ta, podczas której znaleziono teraz stopy i koszulkę. Natomiast sam Rutkowski deklaruje, że będzie on kontynuował poszukiwania Iwony, nawet jeżeli zajmie mu to kolejne lata i jeżeli milion osób stanie mu na drodze. Krzysztof Rutkowski podczas jednej z konferencji, którą zorganizował właśnie na temat Iwony, wszedł również w konflikt z panem Januszem Szostakiem. I jest to też chyba najlepszy moment, żeby przybliżyć właśnie tę postać i jej rolę w poszukiwaniach Iwony. Zresztą y, będzie ona się przewijała w kolejnych odcinkach jeszcze wielokrotnie. W 2015 roku lub na początku 2016 roku, nie byłam w stanie sprecyzować tej daty, do redakcji pisma reporter, które prowadził właśnie pan Janusz Szostak w tym okresie, przychodzi Marta Bilska. Jest to dziennikarka, która zaczyna namawiać pana Szostaka do zajęcia się sprawą zaginięcia właśnie Iwony Wieczorek. I on, mimo wielu wątpliwości, decyduje, że zbada tę sprawę, po czym składa do prokuratury wniosek o udostępnienie akt, który został, o dziwo, rozpatrzony pozytywnie. I do dziś jest on prawdopodobnie jedyną osobą spoza oficjalnego śledztwa, czyli osób e, policjantów, którzy zajmują się tą sprawą, która widziała akta sprawy Iwony. Napisał również na ten temat dwie książki, osobiście rozmawiał z mamą Iwony, jej babcią, próbował również skontaktować się ze znajomymi Iwony, którzy odmówili spotkania z nim. Pan Janusz Szostak prowadził poszukiwania Iwony przez kilka lat, finansując je z pomocą swojej fundacji Na Tropie, która właśnie do dziś zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych. Jego bliscy wskazują, że od początku bardzo zaangażował się w poszukiwania Iwony, jeździł, sprawdzał, kontaktował się z policjantami. Podczas jednej z rozmów z mamą Iwony, nagrywał wszystko dyktafonem, podobno przekazał jej imię potencjalnego sprawcy, po czym pani Iwona Kinda miała się bardzo zdenerwować i zakazać dalszego nagrywania. Po pewnym czasie konflikt ten narastał. Na jednej z konferencji, która była zorganizowana właśnie przez pana Rudkowskiego. Janusz Szostak wstał i przekazał mu taką zabawkową łopatkę. I był on przekonany, że Krzysztof Rutkowski tej sprawie w ogóle nie pomaga i zależy mu na rozgłosie. Po, tym, po słowach, które wtedy powiedział do pana Krzysztofa i też do mamy Iwony, która była obecna na połączeniu wideo podczas tej konferencji, konferencji ochroniarze wyprowadzili pana Janusza z sali żona nieżyjącego już Janusza Szostaka podkreśla do dziś że jej mąż żył z sprawą Iwony że nigdy w żadną inną sprawę się tak nie zaangażował natomiast w ostatnich minutach swojego życia powiedział że on już wie że po tych wszystkich latach on już wie co stało się z Iwoną a kluczem do rozwiązania tej sprawy są buty o panu Januszu pojawi się jeszcze wiele informacji w ostatnim odcinku Czyli w możliwych scenariuszach i hipotezach odnośnie tego, co stało się z Iwoną Wieczorek. Na dziś to już wszystko. Kolejny odcinek pojawi się niebawem i będzie on dotyczył analizy zachowania i wszystkich aspektów związanych ze znajomymi Iwony Wieczorek. Do usłyszenia.